Tymczasem Maciej Janowski, Złoty Kast, wygrywał 10 lat temu w Rawiczu. Piotrek Pawlicki rok wcześniej w Gorzowie. Jego brata zobaczymy w wyścigu 7 w miejsce Maksyma Drobika, Przemysław Pawlicki, który z rezerwy wskakuje na stałego uczestnika tego turnieju, a wygrywał Złoty Kask trzykrotnie. No i uzupełniając tych zwycięzców z poprzedniego wyścigu, Patryk Dudek 2016, Tarnów, Jarosław Hampel 5 lat temu, Piła. My już jesteśmy w wyścigu 7. Wiktor Przyjemski, Mateusz Cierniak, Szymon Woźniak, Przemysław Pawlicki. Zawodnicy, którzy nie wygrali w pierwszej serii, a zatem któryś wróci na poważnie do tego turnieju już teraz. Wiktor Przyjemski wczoraj w Landshut w meczu przegranym przed bydgoską Polonię wysoko zdobył 3 punkty. Mateusz Cierniak, tor drugi, na trzecim, kończący dzisiaj lat 30. Szymon Woźniak i Przemysław Pawlicki, tor czwarty. Kto najlepiej? Ale to jest równy start i kto wyjdzie z niego? Szybko obserwował Mateusz Cierniak sytuację, wiedziozy. To się nie skończy dobrze. To się nie może skończyć dobrze. To się skończyło najlepiej, jak mogło. Musi być ten wyścig przerwany, ale gdyby oni teraz we czterech leżeli między kibicami na tym wale ziemnym, to byśmy nie byli zaskoczeni. Złapałem się za głowę już na wejściu w wiraż, a puściłem dopiero Jakuba Szymon Woźniak. No naprawdę było niebezpiecznie. Myślę, że niejednemu zawodników będących na torze lekko mogło się pod kaskiem zagotować. Zobaczymy zaraz. Świetny start Mateusza Cierniaka. Spojrzał jeszcze w prawo i za daleko trochę odsunął się, ale tutaj Wiktor Przyjemski po krawężniku. I był moment, w którym Mateusz Cierniak zahaczył chyba hakiem o bandę. I w pewnym momencie podparł się na Przemku Pawlickim. No każdy miał tu pełne prawo naprawdę w powietrze. Myślę, że Przemek Pawlicki uratował Mateusza Cierniaka przed tym, żeby się nie położył. Tak. Zaraz zobaczymy ten moment. W tym momencie zahacza Cierniak. On już praktycznie leży. Leży na Przemku Pawlickim, który podpiera go. Jest w stanie go odepchać. I jeszcze trochę. Tak, opanować motocykl. No tam jeszcze problemy Wiktora Przyjemskiego, który właśnie wjechał w tą nawierzchnię, która była przy krawężniku. Teraz będzie świetnie to widać. Proszę zobaczyć. Gdyby nie Przemek Pawlicki, to Mateusz Cierniak już by szorował po torze. A Przemek Pawlicki był w stanie się utrzymać, więc duże brawa dla Przemka i dla Wiktora Przyjemskiego, który też odpowiednio zareagował na tą sytuację, wjeżdżając za białą linię. Zaraz skupiamy się na dwóch zawodnikach reakcji Wiktora. On też musiał mocno zaciągnąć hamulec ręczny. Widzimy tutaj na 3 razy wyłamował motocykl, starał się wytracić prędkość. Najgorzej wyszedł na tym, można powiedzieć, Szymon Woźniak, który jako jedyny zapoznał się z nawierzchnią toru, ale myślę, że z zdrowiem będzie... wymiar kary w ogóle i konsekwencji tego, tak, z jakim impetem i w jakim układzie tam jechali. Podkreślamy jeszcze raz i chwalimy wszystkich za zachowanie w tym wyścigu. Było naprawdę tyle możliwości upadków w każdym fragmencie tego łuku, że skończyło się to tak naprawdę